cześć wszystkim. Dziękuję, że mnie oglądacie. Jak mówiłem wczoraj, nie udało mi się trafić do Legnicy, bo zmieniły się plany. No czemu jadę? Jadę dlatego, że trzeba złożyć wniosek o wydanie nowej karty pobytu, nowego zezwolenia, nie? Na pobyt w Polsce. I co? Normalnie, tak, normalnie mógłbym zrobić to we Wrocławiu, ale wiecie co? Po prostu niemożliwe, nie mogę zapisać się normalnie na wizytę we Wrocławiu, bo nie ma wolnych terminów. Po prostu przychodzisz na przykład do urzędu i jest taka kolejka, że wszystkie bilety z biletomatu już wydane i nie możesz wziąć normalnie sobie bilet. Jak na przykład chcesz zarejestrować się przez internet, to po prostu też pisze się, że nie ma wolnych dat, nie ma wolnych terminów. I co ja mam zrobić? Na przykład, a jeśli u mnie skończyła się wiza, albo na przykład ostatni dzień, to jak ja mam niby złożyć ten wniosek? Po prostu nie mogę się zapisać. Trzeba coś zmienić, nie? No. I dlatego muszę jechać do Legnicy sobie. No zobaczymy, czy uda się tam zrobić to wszystko. Bo ja wczoraj dzwoniłem i nie wiem, powiedzieli mi, że ja dzwoniłem gdzieś około 11-12 i powiedzieli mi, że już też nie ma tych biletów, nie? No sprawdzimy, co z tym będzie. Przyjechałem, chyba to jest urząd, jeszcze nie wiem. I co, idę teraz to wyjaśnić. Proszę, to nie jest urząd. Zdarło? Siedzę sobie w kolejce, czekam. Taki urzędzik nienowoczesny. Tutaj nawet numerki takie nieelektroniczne. Po prostu siedzi tam kobieta, która wydaje te numerki. Ciekawe. Jestem piąty. Już wkrótce mój kolej. Albo moja kolej. Nie wiem, jak dobrze. Złożyliśmy już wnioski. Bardzo mi się spodobało. Bardzo szybko tamten pan, który przyjmował ten wniosek, był bardzo, bardzo jak to się... Miły, tak? Miły. I wszystko przyjął. Będzie cała nasza rodzina jednego inspektora. No i myślę, że będzie wszystko ok. Można jeździć tutaj, składać te wnioski. Jest szybciej, jest mniej kolejka i to wszystko. Także polecam. Co, jesteśmy już w domu. Szybko bardzo przyjechaliśmy. Gdzieś tak do godzinki czasu w drodze. Ale spoko. Fajny dzień, ciepło dzisiaj, już nie ma wiatru i wszystko w porządku.